Stoimy na trafostacji. Jest to konstrukcja przeznaczona na pole offshore'owe. Będzie w drodze na amerykański shelf, przechodziła przez naszego duńskiego partnera, gdzie będzie całkowicie wyposażona w generatory i w pozostałe detale. Prefabrykacja zaczęła się rok temu w grupie przemysłowej Baltic w dwóch lokacjach, gdańskiej i gdyńskiej. Jesteśmy teraz w stoczni gdyńskiej Baltic Operator, w której nastąpiło końcowe scalanie z półfabrykatów, a także proces antykorozji. W ostatnią sobotę trafostacja, na której stoimy, została załadowana na barkę przy pomocy wózków SPMT. Masa, którą wskazały, to było 1530 ton. Jesteśmy w przededniu wysyłki. W przeciągu 3 dni trafostacja znajdzie się u naszego partnera w Danii. Dojście do sytuacji, w której teraz jesteśmy, czyli widzimy wymalowaną całkowicie trawostację, to jest outfitting, czyli częściowe wyposażenie m.in. w izolację miękką, izolację twardą, elementy elektryczne, także elementy podnośne. Jesteśmy już na tyle wykwalifikowanym dostawcą, że klient zdecydował się przekazać nam część prefabrykacji. Jesteśmy pierwszą stocznią w Polsce, grupa przemysłowa Baltic, która tak naprawdę wypuszcza trafostację w takim stanie, czyli nie tylko black steel, czyli ta konstrukcja na czarno, ale także malowanie, antykorozja. Kolejny etap, czyli to wyposażenie białe, zostało wykonane tutaj w Gdyni i w takiej formie trafostacja opuści naszą stocznię. Tutaj możemy się pochwalić, 4 października został podpisany kontrakt na budowę pierwszej trafostacji na polski shelf. Jestem dumny z naszego całego zespołu, że będziemy, podobnie jak tą trafostację, na którą stoimy, produkować w zakładach w Gdańsku i w Gdyni i być dumni z tego, że właśnie tutaj nasza państwowa spółka dostarczy green energy na polski shelf i przede wszystkim utrzymamy local content zgodnie z tym, czego wszyscy oczekują.